Media społecznościowe to są media, które zafunkcjonowały dzięki przemianie Web 1.0 na Web 2.0. Główna zmiana, która zaszła, to przejście od typu komunikacji transmisyjnej, czyli od nadawcy do odbiorcy z niewielkim albo żadnym feedbackiem, w kierunku konwersacji, czyli tutaj nadawca i odbiorca w zasadzie są na tym samym poziomie. Teraz już osoby, które nie są włączone w jakiekolwiek medium społecznościowe, są w mniejszości. Media społecznościowe są rzeczywiście miejscem, które daje możliwość, żeby ludzie tworzyli w zasadzie wszystko. Ponieważ są media społecznościowe, które są poświęcone, nie wiem, fotografii, filmom, tekstowi i wszelkim innym formom działalności człowieka. Tylko że na jedną osobę, która tworzy coś wyjątkowego i kreatywnego, 10 osób to przerabia, natomiast reszta, czyli 89, po prostu to odtwarza i ogląda. Marek Rybiński, salezjanin, misjonarz, który został zamordowany w Tunezji. Zginął, można by powiedzieć, śmiercią męczeńską, oddając swoje życie za ludzi, dla których pracował tam w Tunezji. I chcieliśmy uczcić jego drugą rocznicę śmierci, robiąc o nim teledysk. I kiedy już teledysk był zrobiony, wrzuciliśmy go do sieci i w ciągu praktycznie kilkunastu godzin zobaczyło go kilkanaście tysięcy ludzi na całym świecie. Takich możliwości nie mieliśmy jeszcze kilkanaście lat temu, żeby w ciągu kilku godzin zaprezentować światu wytwór właśnie naszych talentów. W tym wypadku ogłosiliśmy światu, przypomnieliśmy światu to ważne wydarzenie. Media społecznościowe jak najbardziej mogą ewangelizować, dlatego że zasięg i spektrum tego działania jest ogromny, przeogromny. I nigdy dotychczas nie było takiej tuby, takiej nagłośnieniowej, jak media społecznościowe, dlatego że po pierwsze nawiązywanie relacji, takie podtrzymywanie kontaktu przez lata czasami z konkretnymi osobami, odbywa się u nas, przynajmniej w zespole, przez media społecznościowe. Ewangelizacja jak najbardziej, wszystkie dzieła ewangelizacyjne jak najbardziej. Ta społeczność się nie zwęża, a rozszerza. Zasięg się nie spłyca, a pogłębia. Jest pewna grupa ludzi, do których nie dotrzesz, nie pojadą na rekolekcje, albo ich nie stać, albo im się po prostu nie chce ruszyć z miejsca, żeby pojechać na takie rekolekcje, to jest jedyny moment, w którym możesz coś im powiedzieć. I dla nich to jest może jedyna szansa. Po trzykroć potrzebujemy waszego wsparcia i po trzykroć mocno potrzebowaliśmy tej modlitwy na początku, żebyście też nam tym pomogli, nie? Koniec koncertu Łukasz staje na scenie i mówi, że zaprasza naszego Facebooka, żeby osoby, które były na koncercie, wypowiedziały się na temat tego naszego grania, nawet duchowych przeżyciach, bo treści mamy religijne. Wchodzimy w dyskusje, mądre dyskusje czasami też na tym Facebooku, nie tylko takie o niczym, tak jak to się przyjęło, bo też posty, które są umieszczane, to są posty też troszeczkę o rodzinie, o naszym życiu prywatnym, troszeczkę się odkrywamy tam na tym Facebooku, więc osoby, które na tym Facebooku są, które już nas polubiły, mogą się na ten temat wypowiadać. Niedawno zgłosił się do nas chłopak, który też na jednym z koncertów poznał naszą muzykę i zaryzykował napisać do nas maila z prośbą o to, żebyśmy pokrzepili jedną z jego koleżanek, która miała ciężką operację. I okazało się, że masę ludzi też zaprosił do tej akcji, bardzo wielu ludzi odpowiedziało. Czy jest to moja ambona? Chyba tak. To jest moja ambona, która jest wszechobecna. Ja staram się dotrzeć do tych ludzi, których być może w kościele nie ma. Oni się nie ustawią pod amboną na niedzielnej mszy świętej, ale być może w swoim domu do tej ambony podejdą, otwierając bloga. Wszyscy ci, którzy czytają tego bloga, także piszą komentarze, często mailują. Staje się to, jeżeli nie samym dialogiem, to przynajmniej jego początkiem. Myśl, która jest wypisana, post, bez komentarzy, staje się jakby wyrzutem sumienia dla autora.
że rzeczywiście coś tam jest nie tak, bo albo nikogo to nie zainteresowało, albo stało się być może mało wartościowe w oczach tych, którzy to mieli przyjąć za rzecz ważną. Więc staram się w tym blogu prowadzić maksymalnie jak najwięcej dialogu, chociaż nie każdy dialog widać na blogu. Sporo rzeczy rozgrywa się w przestrzeni mailowej, czasami prowadzi to także do spotkań w realu, czy nawet spowiedzi. Ludzie, którzy tworzą bloga, bardzo szybko odnajdują siebie nawzajem. Często w komentarzach pod jakimś wpisem zostawiamy swój adres swojego bloga. Od razu autor tego bloga komentowanego zagląda, szuka, poznajemy się w świecie wirtualnym, wymieniamy poglądami, myślami. No to też jest chyba jakiś taki piękny, ewangeliczny dialog. Myślę, że nie jest wartościowe, ale mało rzeczy wartościowych można znaleźć, żeby wrzucić. Mhm. Właśnie mi się wydaje, że można znaleźć dużo rzeczy wartościowych. Ja na swoim profilu codziennie staram się umieszczać jakieś pozytywne treści, jakiś cytat albo jakiś obrazek, który znajduję na grupach bardziej o takim charakterze religijnym. Bo to, co mamy na Facebooku, zależy od tego, do jakich grup przynależymy. Jeżeli mamy dużo pozytywnych, nie wiem, znajomych, którzy kierują się podobnymi postawami jakimiś jak my i dużo grup, w których jesteśmy zapisani, to też te treści są inne. A słuchajcie, jest też takie fajne momenty, kiedy człowiek przeżywa swoje urodziny i wszystkim, którzy są jego znajomymi, wyświetla się, że ma dzisiaj urodziny i na tablicy, prawda, na jakimś portalu społecznościowym masę życzeń. Albo są też takie historie, że różni ludzie prześcigają się w ilości znajomych na poszczególnych portalach społecznościowych. Moja przyjaciółka poznała swojego narzeczonego przez internet właśnie, przez portal społecznościowy. No i w sierpniu jest ślub. Tyle, że ta relacja jest niepełna do momentu, kiedy oni nie spotkają się w realu, bo oni mogą jakoś siebie też kreować, tak? Przez pisanie wiadomości. Pisząc jakąś wiadomość mogę przemyśleć, co napiszę. Kiedy mówię, jestem bardziej naturalna. Więc posługując się tylko internetem, nie jesteśmy w stanie zbudować 100% takiej relacji. Czy Pan Bóg jest poszukiwany w internecie? A dużo ludzi zakłada też takie grupy właśnie na portalach społecznościowych, które przekazują jakieś treści religijne, na przykład rozważania do Ewangelii codziennych, albo po prostu ludzie piszą swoje doświadczenia, swoje myśli odnośnie Kościoła. Ja spotkałem się też z taką grupą na jednym z portali społecznościowych pod nazwą Młodzieżowe Facebookowe Koło Różańcowe. Ludzie po prostu przez Facebooka, nie znając się w ogóle w realu, ale razem się modlą, nie? I właściwie to jest ich wspólny mianownik. Pamiętam, że podczas naszego święta patronalnego KSM-u mieliśmy taką akcję, gdzie każdy na swojej tablicy czy na tle Facebooka wrzucał właśnie taki napis "Tak wierzę". I mnóstwo KSM-owiczów to wrzuciło i to też jest takie świadectwo właśnie naszej wiary i dla innych ludzi. Jako salezjanin, który pracuje z młodzieżą w XXI wieku, mam pełną świadomość, że nie da się pominąć w pracy z nimi tak zwanej przestrzeni wirtualnej. Chociaż tak naprawdę mam wrażenie, że dla młodego człowieka w XXI wieku to nie jest żadna przestrzeń wirtualna, tylko jest to bardzo realny świat, w którym on się porusza. Nie być tam jako wychowawca młodzieży, to znaczy skazać się na pewną niewiedzę. Ja zauważyłem, że dzięki na przykład takiemu Facebookowi, kiedy tylko zaglądam tam raz dziennie na kilkanaście minut, wiem, co się dzieje u większości moich młodych przyjaciół, bo oni bardzo szybko po różnego rodzaju imprezach, po spotkaniach wrzucają zdjęcia, wrzucają komentarze na swoje profile i dzięki temu ja mniej więcej orientuję się, czy akurat w danym dniu mają się dobrze, czy może akurat coś ich uwiera, coś ich boli albo coś denerwuje. Chcę przeprosić wszystkich, którzy w zeszłym tygodniu chcieli słuchać naszego wykładu przez internet. Nie udało się, ponieważ cała ulica w Krakowie, tam gdzie nadajemy, była wyłączona, prądu nie było i oczywiście dzisiaj... Ja sama korzystam chętnie z zasobów sieci i mediów społecznościowych, chociażby do przygotowywania zajęć, bo są tam na przykład na YouTubie wykłady profesorów. Ludzie publikują swoje prezentacje wyjaśniające pewne aspekty, pewne pojęcia, pewne zjawiska.
Skłonna bym była stawić tezę, że w zasadzie na każde pytanie znajdzie się odpowiedź, czy na forum internetowym, czy na YouTubie, czy na Facebooku, czy na jakikolwiek czy na jakimkolwiek innym serwisie społecznościowym. W tym szumie informacyjnym trudno jest znaleźć informacje, które są interesujące. Ludzie wrzucają jakieś filmiki i tak naprawdę często główną motywacją jest to, żeby zaistnieć, żeby mieć jak najwięcej lajków, żeby mieć jak najwięcej followersów, bez względu na tak naprawdę zawartość tego. I teraz pytanie, jak sobie odsiać to, co jest dobre, a jak odsiać to, co jest po prostu jakimiś chwostami, prawda? Dziennikarze powinni być takim buforem informacyjnym, no ale wiadomo, no w mediach społecznościowych jakby rolę tego bufora pełnimy my. I to od nas zależy, od użytkowników tych mediów, zależy, jakie treści będziemy promować, jakie nie. To zagrożenie, o którym wspominasz, jest jednym z poważniejszych związanych w ogóle z internetem. Nasze pokolenie jeszcze nie do końca jest gotowe na te dobrodziejstwa internetu. Myślę, że media społecznościowe stają się konkurencją dla tradycyjnych mediów i rzeczywiście to, o czym mówił Benedykt XVI w swoim orędziu, to, że są one miejscem dialogu, jest oczywiste choćby z tego względu, że ja jeszcze nie słyszałam jakiegoś rzeczywiście rzeczowego dialogu między dziennikarzem czy przekazem medialnym a odbiorcami takim tradycyjnym. Tego nie ma, to się w ogóle prawie nie pojawia. Natomiast w internecie, nawet jeżeli profesjonalny dziennikarz pisze blog, to ta debata jest, ta dyskusja jest i jest rzeczywiście to otwarcie. I myślę, że to jest jakby też główny motyw, dlaczego ludzie chcą tworzyć te media społecznościowe, bo chcą być usłyszani. Te media powinny ze sobą współdziałać i na wielu płaszczyznach to już widać. Dziennikarz, który zakłada bloga, czy tweetujący dziennikarz, to są takie plusy tego, dlatego też mówię, ja nie neguję dziennikarstwa obywatelskiego, tylko apeluję o takie świadome korzystanie z dobrodziejstwa tego typu dziennikarstwa, że każdy z nas może być dziennikarzem, więc każdy z nas powinien być też świadomy, co za tym idzie. Media społecznościowe mają tworzyć wspólnotę, ale ta wspólnota nie jest identyczną wspólnotą do wspólnoty realnej. Często jest tak, że ludzie zamiast porozmawiać, spotkać się w pubie, pójść do kina, spotykają się na Facebooku albo na Skype'ie. To jest chyba znak czasu. Internet i media społecznościowe stają się tak zwanym trzecim miejscem. Pierwsze miejsce to jest dom, drugie miejsce to jest praca, szkoła i trzecie miejsce spędzania wolnego czasu, miejsce rozrywki. I to miejsce przenosi się z realnego świata do świata wirtualnego. Chyba to nie jest największy problem, że te wspólnoty funkcjonują wirtualnie, bo niewątpliwie one mają wyjątkowe zalety. Funkcjonują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie każdy ma czas, żeby spotkać się z nami o 3 w nocy, jak my mamy taką potrzebę. Wchodzimy w internet, szukamy, rozmawiamy z osobami i jesteśmy w naszej wspólnocie. Problemem jest to, że ludzie nie korzystają z tych wartościowych rzeczy, które dają te wspólnoty i niestety po prostu koncentrują się na takiej fasadowości, czyli umieszczaniu zdjęcia, bo ileś osób je zlajkuje albo ileś osób je skomentuje, bez głębszej refleksji. Ludźmi i nie tylko, ponieważ podjeżdżają do nas, a tworzymy stronę dla osób niepełnosprawnych i zgłaszają się do nas takie osoby i mówią, że to jest bardzo potrzebne, bo my ich tak
aktywizujemy do działania. Lawina osób, które zaczęły się odzywać, które chciały się komunikować, mówiły o swoim życiu. W pewnym momencie okazało się, że jakby nie ma żadnych różnic między nami. My tam jesteśmy wszyscy tacy sami. Wymieniamy się doświadczeniami, one czerpią od nas, my czerpiemy od nich. Motywujemy ludzi, pokazujemy ludzi aktywnych. Ludzie z niepełnosprawnością sami zaczęli, odważyli się mówić o tym, że zobacz, ja to zrobiłem. Wiele akcji właśnie ogłaszamy czy inicjujemy przez Facebook. Bardzo dużo ludzi zgłasza się do pomocy na przykład, charytatywnie. Dobra, ja będę, ja chcę, a to powiem koleżance. To się rozszerza. Funkcja informacyjna jest bardzo silna, ale też tworzy się taka grupa ludzi, którzy w danym temacie, w idei spotykają się, wspierają się. Nie nadaje się na ludzi, drugi człowiek to nie był. Każdy potrzebuje kilku dobrych słów. Taki film wrzucony chociażby na YouTube, przez dzień, dwa, tydzień może obejrzeć kilka tysięcy osób. Później te osoby lubią ten film, subskrybują, wrzucają też do siebie na Facebooka. I to jest też taka wartość dodana, że możemy w sposób bardzo tani, prosty, ale też i zarażający dosłownie oddziaływać na tych, których być może to nie interesuje albo mają inny pogląd na świat. Media społecznościowe widzę jako miejsce do spotkania pewnych czasami wartości ludzi, prądów myślenia, które mogą być, nie powiem dziwne, inne, ale na pewno inspirujące do tego, żeby szukać chociażby dlatego, dlaczego ktoś tak myśli. Internet i wszelkie portale społecznościowe jak najbardziej pomagają w tym, żeby utrzymywać kontakt ze społecznością ormiańską w Polsce. Powstało bardzo dużo fundacji, które swoje profile prowadzą na Facebooku, więc tutaj można na bieżąco śledzić, co dane organizacje robią, jakie są wydarzenia, na które warto na przykład pojechać do Warszawy czy do Krakowa. Coraz częściej promocje rekrutacji do programów wolontariackich prowadzimy właśnie w internecie, ponieważ według sondaży, które prowadzimy, najwięcej osób o wolontariacie dowiaduje się właśnie z internetu, z Facebooka i z innych portali społecznościowych. Była taka akcja Górba Daj Pan 5. To było z Papieskiego Uniwersytetu z Krakowa. Jeden z wykładowców w ramach projektu dla studentów zlecił przygotowanie takiej kampanii. I rzeczywiście ta kampania zyskała rozgłos. I to pokazuje siłę tych mediów, że można przygotować wszystko, byle z sensem i dla fajnych celów. Warto się poświęcić, bo siła tych mediów jest niezwykła. Przykładem doskonałym jest Arabska Wiosna, kraj Afryki Północnej. Dzięki przede wszystkim mediom właśnie społecznościowym zrobiły taką rewoltę i to jest świetne, to jest wspaniałe, tylko należy z tego fajnie, umiejętnie i mądrze korzystać. I to jest też rola wychowawców i nauczycieli, ponieważ to oni kształtują umiejętność poszukiwania i umiejętność korzystania z tych narzędzi.